Przejdź tu! Bramkarz i Lewandowski. I Lewandowski, no, bramkarz i bramka, niech będzie i piłka, i gazetka, bo dzisiaj, w dzisiejszym filmiku, Olusiu, co? Powiesz parę jakichś ciekawostek, bo jesteś na bieżąco, bo stał się fanem piłki. Nie wiem, czy pamiętacie pierwszy odcinek właśnie z tą gazetką, strzał na bramkę, jak graliśmy w skapsle i go przekonywałem do piłki nożnej. To tam powiedział, że jego ulubionym piłkarzem polskim jest Milik i nadal jest. Na pewno przejrzymy gazetkę, w której jest jakiś 30-dniowy challenge, jest o Argentynie w Katarze, jest o Mistrzostwach Świata w liczbach w Katarze, czyli pewnie bramki, asysty i inne tego typu, żółte kartki, ile ich było, i jakaś piłkarska lekcja angielskiego i przede wszystkim karty, które chyba otwieramy pierwszy raz na naszym kanale, choć Oluś twierdzi, że już otwieraliśmy. Kto ma rację, napiszcie w komentarzu. Olusiu, otwieram gazetkę. Specjalnie Oluś przebrany, ściągnij rękawice. Oluś specjalnie przebrany na ten odcineczek, bo Oluś trenuje. Powiedz zanim, nie, karty na końcu. Zobacz sobie. Powiedz Olusiu jakąś ciekawostkę, bo zaraz będzie mecz reprezentacji Polski o eliminację do Mistrzostw Europy. Jakąś ciekawostkę. Co tam ciekawego wiesz? Na przykład. Na przykład, że na Mistrzostwach Świata przez FIFA został oceniony i przez kibiców różnych krajów został oceniony najgorzej mecz Polska-Meksyk. Najnudniejszy. No tak, ale ja się pytam o a propos tego meczu, co będzie. Ciekawostkę, co ktoś na przykład wie, Polska że... Polska wygra... Z Czechami? Nie, z Czechami. No teraz z Czechami, a potem z Albanią. Lepsze od Albanii. No tak, ale Polska niby jest lepsza od Czech. No. Zremisuję. Zobaczymy, zobaczymy, potem po meczu pogadamy. Dobra, lecimy z gazeteczką. Mamy tak oczywiście reklamy T-Racersów, bo teraz weszły nowe zabaweczki. Wydawcą gazetki jest Ediba. I mamy tak, Mundial Katar od 2 do 12 strony, a Argentyna w Katarze od 21 do 25 i mamy plakaty, zaraz zobaczycie jakie, i Akademia Młodych Piłkarzy i Piłkarek. Dobra, rekordy wszechczasów, Mistrzostwa Świata w Katarze w liczbach. Najlepszy piłkarz, Leo Messi, król strzelców. Kto był królem strzelców w mistrzostwach? Pamiętasz? Mbappé. Mbappé, pięknie. Najlepszy bramka, złota rękawica, kto? Enzo Fernandez. Czy... Nie! Nie, Martinez. Martinez, tak jest. Co tutaj jeszcze ciekawego? Najwięcej bramek kto zdobył? Mbappé. Nie, ale jako reprezentacja w Mistrzostwach Świata w Katarze. Ale w sensie? No kto najwięcej na Mistrzostwach Świata w Katarze zdobył bramek? Która drużyna? No strzelaj szybko, no. Kto mógł strzelić? Ktoś, kto doszedł daleko, ale na pewno to nie Argentyna. Francja, tak jest, 16, Argentyna 15, Anglia 13. Tego wszystkiego możecie się dowiedzieć z gazetki, nie będziemy wam wszystkiego zdradzać. Co tam mamy dalej? Na kolejnej stronie w Katarze to zapamiętamy. Oddano 384 celne strzały na bramkę. 166 żółtych kartek pokazali sędziowie. I jeszcze losowo, to ty Oluś przeczytaj któreś z tych, nie będziemy wszystkiego wam czytać. Tutaj? No nie, no to nie jest losowe, to jest trzecie w kolejności. To jakąś inną liczbę. No, to może być tyle, no dawaj to. Tyle goli padło... Ale powiedz najpierw ile? 120. Tyle goli padło we wszystkich meczach konkursu. Jedenastek nie były brane pod uwagę. Czyli 120 bramek w czystej grze, czy tam w dogrywkach i w czasie nie skarnych, znaczy skarnych też się liczą, ale które były w trakcie meczu. Nie na koniec karne, które gwarantowało przejście dalej. Dobra, jedziemy dalej. Mundialowe niespodzianki. Nasza lista top 10 największych zaskoczeń w Mistrzostwach Świata. Tutaj... No zobaczmy. Jest top 10 i uwaga, no to który? To pierwszy. A, największym, tak, falstart Argentyny. Tego nikt się nie spodziewał, nawet sam Leo Messi. Arabia Saudyjska sprawiła mega sensację, pokonując Argentynę w pierwszym meczu grupowym 2-1. Dzięki temu też pewnie nasza drużyna awansowała. Czarny koń Maroko. Na siódmym miejscu z
takich szokujących rzeczy to było, że Cristiano Ronaldo siedział na ławce. Więcej możecie się dowiedzieć oczywiście z gazetki. Przeglądamy dalej jeszcze tylko jedno. A jest na piątym miejscu. Fenomenalny szczęsny obronił. Dwa rzuty karne zatrzymując samego Lionego Messiego w starciu z Argentyną. A jest tu w sensie takie coś jak strzelił ten... Czy nie ma. To od razu ci mówię. W sensie tymi nożycami. Nie ma. To nic takiego. To się takie bramki zdarzają w miarę często. Wiesz? O, w miarę, nie wiem, że za często, ale zdarzają się. Przy takiej ilości meczów zdarza się to bardziej. Więc tutaj na szóstej, siódmej stronie macie top 10 zaskakujących niespodzianek na mundialu. Najpiękniejsze gole mundialu. To będzie tupe. O, tu masz. Najpiękniejszą bramkę właśnie z tych nożyc tutaj wybrali. Brazylijczyk Richardson i jego fantastyczna bramka w meczu grupowym z Serbią, którą z pewnością zapisze się w historii mundialu. Jedna z piękniejszych, bardziej spektakularnych bramek. Dobra, kolejna. No ale to nie będziemy wszyscy. Proszę. A przeczytaj to Mbappé. Mbappé. Bramka autorstwa Kylian Mbappé w ostatnim meczu turnieju Francji strzelił spektakularnego gola, doprowadzając do remisu na 2-2. Ale tu chodzi o to bardziej, że taki gatunkowo. Nie, że jakoś mega ładna bramka, tylko gatunkowo taki ważny gol. To nieważne. Najlepsze interwencje bramkarskie, to wszystko możecie się dowiedzieć. O! Mundialowy quiz. Oluś, zobaczymy, czy coś wiesz. Uwaga! Kto został najlepszym młodym piłkarzem mistrzostw świata? Fernandez. Mamy A. Jude Bellingham, Aureli Tchouaméni, Enzo Fernandez, tak jest. Uwaga. Dobrze, tak? Dobrze. Nie wiem, bo odpowiedzi są, poczekaj, sprawdzamy. W pierwszym C, dobrze! Fernandez, zobaczymy, czy jeszcze drugie. Uwaga, Leo Messi tylko w jednym meczu zachował czyste konto, nie strzelając gola ani... Z Polską! Tak jest! Brawo! Nie przez, tylko dzięki szczęsnemu. Ale nie odpinę, bo to hałasuje i przeszkadza. To jeszcze jedno pytanie. Ile bramek na mundialu w Katarze zdobył Robert Lewandowski? To niestety było słabe. Ile zdobył? Ja wiem. No mów. Powiedz nam i widzom. 3. Co? 3. 7-3? On jedną strzelił. Jak jedną? Cicho. Dwie. No, dwie. Bo mi się pomyliło, że on w meczu sam robił. Ale i tak wierzy. Brawo ty. Ma wszystko w odcykane. Liczy się. Dobra. Kosmiczny pojedynek Messi kontra Mbappé. I mamy tak. Mamy w tej gazetce plakat reprezentacji Polski. Mamy plakat z wyróżnionymi piłkarzami na mistrzostwach świata. Czyli jest Mbappé, jest bramka z Argentyny Messi i najlepszy młodzieżowiec, że tak powiem. Reprezentacja Polski, która występowała w Katarze. Pokażę wam, nie będę teraz wyrywał. Pierwsza część i druga część tego oto plakaciku. No i bardzo fajny Pele, niestety już Pele nie żyje. Najlepszy piłkarz w historii. Niektórzy twierdzą, że Maradona. Ja uważam, że Pele był najlepszy. Maradona. Wy możecie też napisać w komentarzu. Maradona tam jeszcze później i coś tam brał. No właśnie, on był bardzo, nie tyle dziwny, tylko popadał w kłopoty. I tak miał dobrą sztuczkę. Pamiętam to, co wylosował, w sensie, że zaczynał ją tak sobie podbijał ciągle na... Też rację. Mamy dalej o piłkarkach. Mistrzowskie piłkarki. Jest podane reprezentacja. Ja wiem, kto jest najlepszy. No, Ewa Pajor jest najlepsza. Grała chyba w Wolfsburgu w Niemczech. Ogólnie najlepszą piłkarką na świecie. A no, kto? Wiem. No to powiedz. Czekaj. To się zastanów. No to później może. No to sobie. A no to nazwisko powiedz. No to już nie pamiętam. W sensie... Taka blondyneczka, ja też nie mam pamięci niestety do nas. Na następnych stronach nie mamy... blondyneczka. Bo ona blondynką jest. Na następnych stronach... Ma czarny włos.
O Jezu, blondynka, nie słuchajcie. Czarne włosy. Cicho, dasz mi powiedzieć, czy nie? Na następnych stronach mamy o Argentynie i o kibicach i o wszystkim. Tu jest Mr. Beast. Nie, gdzie? Mr. Beast nie, jest, nic, nie ma związanego z Argentyną. Wie. To jest Amerykanin i on pewnie kibicuje, jeżeli w ogóle się interesuje piłką nożną, chociaż tego nie wiem, chyba nie, to kibicuje pewnie Stanom Zjednoczonym. Argentyna podbija świat, tu mamy o Lionel Messi. Ile goli? Wiesz, ile goli strzelił w Barcelonie? Ile? 672 gole w Barcelonie. A w reprezentacji Argentyny? 98. 8. A w PSG nie powiemy, to musicie sobie sami... 25! Ale ty jesteś. W sumie strzelił 795 goli. Bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tu mamy o Młodej Akademii Piłkarskiej. O, mamy opisanego naszego nowego trenera, Santosa. Co tam mamy dalej? Szymon Marciniak z Płocka do finału. Patrzcie, też opisany. Patrzcie, Szymon Marciniak. Nie, to nie jest Szymon. Szymon Marciniak jest tu. A tutaj jest, a nie Szymon wiem kto to jest. To jak on się nazywa? Baba Bicz. Kto wygrał RB3? Nie wiem, znam go, ale to nie jest Szymon Marciniak. Szymon Marciniak to jest była to. Taka mała legenda Liverpoolu. Liverpoolu, no tak, bo tam obronił karne i dzięki temu zdobyli Ligę Mistrzów i tak dalej. No to dużo ciekawych rzeczy. Eliminacje do Euro jest... Przeczytajmy, jaką mają grupę Polska. Grupa ma Czechy, Albania, Wyspy Owcze, Mołdawia, czyli jak to twierdzą niektórzy, że najłatwiejsza grupa ever, że nawet sprzątaczka jakby... Nie mają. Że jakby nawet sprzątaczka ich prowadziła, to i tak by awansowali. Bezpośredni awans do Mistrzostw Europy uzyskują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Odbędą się w marcu, to wszystko wiemy. I mamy właśnie grupa A. Polska, Czechy, Albania, Wyspy Owcze, Mołdawia. To tyle. Let's play to football. Tu opisane... A, tu jest po angielsku. Do nauki angielskiego troszeczkę można się pouczyć. O co kamion? Robert Lewandowski is the captain of the Polish team. Co to znaczy? Nie wiem. Robert Lewandowski jest kapitanem polskiej drużyny. Bardzo proste, można się domyśleć, bo kapitan i kapitan tak samo brzmi i tak samo znaczy. Podejmij wyzwanie... O! Ostatnie na koniec, zanim otworzymy karty. Podejmij wyzwanie na wiosnę. 30-dniowy challenge. Uwaga, zobaczymy, czy się podejmiesz. Codziennie przez 30 dni wykonaj jedno bardzo proste ćwiczenie. Stanie na jednej nodze. Najlepiej w parze z mamą, tatą, bratem, siostrą, przyjacielem, a może zróbcie wyzwanie grupowe. Zamknij oczy, ręce w dowolnej pozycji, no rób, ja zobaczymy, czy ci wyjdzie. Stań tutaj, stań, no uwaga. Jedna noga, tak jak tu ma chłopczyk, zobaczcie, tak to powinno wyglądać. No tak, trzymaj, zamknij oczy, możesz, zamknij oczy, ręce w dowolnej pozycji, możesz oprzeć je na biodrach, luźno spuścić wzdłuż ciała, rozpotrzeć je szeroko. Aha, czyli można tak, obojętnie. Stań na jednej nodze, wytrzymaj tak długo, jak się da. Możesz zmieniać pozycję rąk. Zmierz czas. No nie będziemy ci mierzyć, chociaż możemy cały czas będzie stał teraz, a ja będę otwierał karty. Co ty na to? No dobra. Taki challenge 30 dni. Podejmujesz wyzwanie? Nie podejmujesz, nie szkodzi, wam polecamy. Bardzo fajne, ciekawe rzeczy. Nie wiedziałem, że takie ciekawe. Dobrze, że mamy komikację. Ja, ale nie otworzysz rękawicą. I na koniec karciuchu. A właśnie, jeszcze chciałem jedno powiedzieć. Nie wiem, czy to są te karty z tej serii, bo tutaj jest jakaś reklama, że jest 28 kart, wszystkie w jednej serii talii za 49,99. Cała chyba talia kart do grania być może to są. Robert Lewandowski? Nie, nie wyglądają jak do grania. No nieważne. Mamy taką, można wszystkie naraz. No dawaj, otwieraj. Udało się. No dobra, przepraszam, no. Widzę chyba, kogo trafiliśmy. No dobra, ale to nie, to odwrotnie. To tak. Wow. A nie, bo to jest z dwóch stron. Wow. Uwaga, pierwsze pokazuj. Jakub Kamiński. Pokaż, zobaczymy, co z drugiej strony. Z drugiej strony jest opisanie zaledwie drugim meczu z Orłem na piersi. Jakub Kamiński wpisał się na listę strzelców, czyli ciekawostki o piłkarzach. Drugo. Kasper Kozłowski, tak jest. A wypiszcie w komentarzu, kto jest teraz właśnie na tym zgrupowaniu przed mistrzostwami, eliminacjami do Mistrzostw Europy. Kolejny. Karol Linetti. Okej. Okay. I kolejny.
Grzegorz Krychowiak. Grzegorz Krychowiak, wiadomo, że go nie ma. Poczekaj, pokażę. Tęsknimy za Grzesiem, ale już czas chyba ja po prostu. Ja nie lubię Grzesia. A ja lubię bardzo. Ja lubię, bo bardzo dużo niemu zawdzięczamy. Kto Jan, kolejny? Jan Bednarek. Jan Bednarek nam się trafił. Wygląda jak Argentyńczyk trochę. Trochę wygląda jak Argentyńczyk. I kolejny? Krzysztof Piątek. Krzysztof Piątek! A w piątek grają mecz. No, to pasuje, może w piątek strzeli mecz, bo ostatnio to... I Wojciech Szczęsny, kamion! Czyli szczęście przyniosła nam twoja bluza. Super, Rosko, Glotosko, no to tyle. Olusiu! Aha, piona, dobra. Super, dziękujemy, że byliście. Naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, prawda, Oluś? Niektórych nie wiedziałaś, a niektórych... Zobaczcie, jaką on ma już wiedzę. No to lecimy, ja myślę, wyłączaj piłką. Potulaj piłkę, tak to się wyłącza. Chyba. Uj!